Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się właśnie z Valhalla. W poprzednim odcinku nareszcie udało nam się udobruchać, powiedzmy, naszego arcykróla Flynna. Flynna czy Flana? Nie, jeden z dwóch. Na pewno na F się zaczynający, nie mający dwa N w imieniu. I moi drodzy, wybieramy się do Ulster, kolejnej z krain, która nam tutaj pozostała. W Irlandii. Ostatni w sumie skraj, który nam pozostał w Irlandii. Czego ten gość się w ogóle nazywa zbrojni zamiast zbrojny? Nie wiem. Trochę mnie zastanawia maczenie. Ale tak, moi drodzy, czeka nas znowu eksploracja. To, co lubimy i uwielbiamy i nienawidzimy tak naprawdę. Po części oczywiście, bo mówię, niektóre eksploracje jest naprawdę spoko i niektóre rzeczy są naprawdę super. A takie rzeczy właśnie jak na przykład to jest bez sensu moim zdaniem, totalnie. Na was gra notatka, strzeżcie się, w tej okolicy grasuje upiorny czarny dzik, który niesiony nieustannym gniewem taranu ratuje, przepraszam, i niszczy wszystko, ryjąc ziemię kłami niczym jakaś wciekła bestia. Nie da się go przepędzić, już próbowałem. Płacę to wielkim cierpieniem. Zostawił mi w boku dziurę, która nie chce się zagoić. Może zdołam jeszcze dotrzeć do domu, by przed śmiercią użyć swego syna. A może nie, ale lepiej by nikt więcej nie ucierpiał przez tę rozjuszą. Słuchajcie mojej przestrogi. Tam był jeszcze pewnie podpis. Moje przestrogi, odejdźcie stąd, a jeśli tego nie uczynicie, niech Bóg zlituje się nad waszymi duszami. Dobra. To wszystko, czego ta osoba to jest wszystko, co ta osoba nam mogła powiedzieć. Natomiast my... my rozpoczniemy najazd. Jeszcze będzie najazd hiper niesamowicie ogromny, ponieważ jedyne, czego tak naprawdę potrzebuję, to pomocy jakiegoś wikinga, który mi może tutaj otworzyć skrzynię. Dziękuję. Już. Tak totalnie muszę wam, moi drodzy, przyznać, totalnie tego nie rozumiem. Po co, po jakiego grzyba, czy jakiego innego pasożyta robiono tę mechanikę? Dlaczego ja tutaj muszę rozpoczynać, żeby dosłownie otworzyć jedną skrzynię? To jest tak absurdalne. Ktoś do mnie strzela. Tam? Nie tam. Okej, tu przede mną jest koszt. Ja złapałem derpa, bo widzę, że strzały lecą do góry, ale... To raczej nie powinien być on w takim razie. Nie mam pojęcia, kto do mnie strzelał i skąd on mnie strzelał. Dosłownie widziałem strzały, które leciały do góry, a on nie wyglądał, jakby miał łuk po pierwsze, a po drugie nie wyglądało to, jakby strzał do góry, najmniejsze. A to chyba wszystko. Mniejsze. Palić to, moi drodzy, w każdym razie. I nie tylko to. Ostatnie dwie rzeczy w sumie, bo powiedziałem, że idziemy na eksplorację Ulster. Na razie jeszcze tak naprawdę kończymy eksplorację poprzedniej krainy. Konik. W której to pozostały nam dosłownie dwa punkty. Właśnie do drugiego z nich się w tym momencie wybierałem. Pierwszy z nich już ogarnęliśmy i były to te zasoby. Drugi to... Okej, to wygląda ciekawie. To jest interesująca barykada, interesujący mur. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Bardzo często właśnie na... grach różnego rodzaju, kiedy są przedstawione takie właśnie czasy powiedzmy średniowieczne, czy okolice średniowiecza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale często są takie właśnie groble. Czy grobla to jest właśnie nazwa tego typu usypiska? Czy to jest ten konkretny jakby styl zabudowań, styl murów obronnych, ponieważ mamy tutaj właśnie takie pole przed tym, wyrąbane, wysiekane praktycznie bez żadnej roślinności i potem zaraz za tym mamy taki usypany mur. Czy to jest właśnie grobla, czy to jest właśnie to, co nazywa się groblą. Nie wiem, jakbym tylko tutaj wskoczyć. Ja wiem, że i to jest kolejny z problemów, tak? Jak mówiłem na przykład o tym, jak łatwo można w Ascynie teraz będzie wskoczyć, tak? Z drugiej strony trochę irytuje mnie to, że na przykład nie można takie pale po prostu wskoczyć i wskoczyć łatwo. Albo relatywnie łatwo chociaż. Zobacz, wie co? Zrobimy inaczej. Ja proszę mojego konia, żeby tutaj do mnie podszedł. Chodź tu, koniku. Zrobię po prostu z niego się, z nim, czyli z nim raczej się wziąć tutaj. Okej, on w ogóle nawet nie może tam wejść. No nic, no to trzeba to otoczyć, w sensie otoczyć, ominąć bokiem. Jechać, w sumie, powiedzieć.
tam jak zwykle nie ma wejścia. Trochę bez sensu, ale... Gdzie patrząc po prostu na umiejętności Eivora. Trochę mam takie... Czemu? Po prostu czemu? Tak. Czemu to nie może po prostu tam wskoczyć jak normalny Eivor, jak to tutaj robi? To nie jest na tyle ostre, żeby go miało tutaj masakrować i wybijać na wszystkie możliwe sposoby. Mamy naszego tego czarnego dzika, czarny osiłek się to nazywa. Uderzyć w jego racice. Dobrze, on się chyba nazywał racice. Mam na myśli, stópki tego dzika. Okej, a jeszcze jedna. Mówiłem 552, a właśnie miałem powiedzieć, moi drodzy, w końcu przebiliśmy koła 500 poziomu, przepraszam, nie 500 poziomu, jej, ura, brawo my, nic to nie zmienia absolutnie. Naprawdę zostało nam, jak podliczyłem, bo zdecydowałem się, okej, chyba to podliczę, zostało nam tak naprawdę 30, chyba 6 albo 7, o kurde, nie trafiłem ogłuszający, naprawdę to przez niego przeszło. Zostało nam 36 albo 7. 36 albo 7 punktów umiejętności, które musimy zdobyć, żeby mieć właśnie pełne drzewko. Jestem ciekaw, czy w ogóle to będzie, czy jest jakiś taki cap, jeśli chodzi o, czyli ten limit tego, ile możemy zdobyć punktów umiejętności, czy nawet jeśli zdobędzie maksymalny poziom, to czy nadal będziemy mogli zdobywać wyższy i wyższy i wyższy, tak? Będziemy mogli te punkty po prostu gromadzić w nieskończoność. Trochę zastanawiam się, jak w ogóle działa tutaj właśnie ten upscaling przeciwników, jeśli chodzi o ich HP i tak dalej. Czy on jest upscalowany wraz z poziomem, bo jeśli tak, to możemy doprowadzić, tak jak mówię, do sytuacji z Obliviona troszeczkę. Wziąć mi po prostu mega mocnych przeciwników w pewnym momencie, którzy będą ponad miarę silni, tylko dlatego, bo my po prostu mamy tak wysoki poziom. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, mam nadzieję, że w Anglii i w Norwegii pozostanie to tak, jak było. Właśnie moja głowa coś mi ewidentnie drażni. Niemniej, jedźmy dalej. Zastanawiam się, jak to będzie później. Najwyżej będę miał po prostu ciekawe wyzwanie na przyszłość. W okazji mamy jelonki, z tego co widzę. Warto było je złapać. Bo pamiętam, że były nam potrzebne te... Pytka jelenia do... Akurat ja wiem, że już zrobiliśmy tam ten ołtarz, ale na wszelki wypadek warto było je troszkę popierać, skoro jak mam taką możliwość. Nie musimy, że to będzie kolejny z najazdów, tych pełno najazdów, gdzie będę musiał wezwać po prostu ekipę, żeby... Ta oczywiście, że tak. Płyniemy tylko do brzegu. Od razu się na nich rzućmy już. Nawet nie będę, wiecie, udawał, że chcę to robić na cicho. Po prostu bez sensu. Czy mamy? Znaczy się po prostu, czy mamy? To jest strzał, żeby się zbić, ale... Na spokojnie, moi drodzy. Wie ten winczer od samego początku cały praktycznie we krwi, mam wrażenie. Ten wilczarz mam tutaj na myśli samego psa, a nie tego jego właściciela, powiedzmy, czy trenera. No. Chyba wszystko, przynajmniej na razie. Dobra, w takim razie wyważamy, moi drodzy, ale potem już stąd spadamy, ponieważ nic więcej nam nie zostanie. W końcu właśnie, jak widzieliście chwilę temu, wjechaliśmy do Ulster. Zobaczcie, moje włosy troszeczkę się... Troszeczkę się splątały. Och, tak i też... Teraz sobie przypomniałem, że tutaj jest tyle tych bogactw, które będzie trzeba otwierać. I przyzwyczaiłem się, że mi już teraz synalnie. Bez szczęście. Przynajmniej nie na stałe. Ktoś jeszcze został? Przeciwników? Chyba już nie. Dobra. W takim razie spadamy. Wybaczcie, jeśli widzieliście małą ścinkę, ale po prostu asyn do pulpitu. Akurat z mojej winy. Wyjątkowo, patrząc na ilość crashów, które mieliśmy do tej pory w tej grze, to jest wyjątek. Też z drugiej strony, czy ta gra się aż tak często crashuje? Powiem wam szczerze, że ostatnio gadałem z kimś, kto gra sobie teraz Wiedźmina 2 pierwszy raz w życiu. I jest to osoba, która generalnie nie grywa w gry. Jakby tak, w sensie zupełnie. Oprócz jakichś tam bardzo casualowych. I powiem szczerze, że ja na przykład Wiedźmina 2 zapamiętałem znacznie lepiej. Natomiast ta osoba ma ciągle problemy techniczne związane z punktami związane z tym asesynem. I mam w głowie trochę takie... nie pamiętam, żebym ja je miał. I
prawdopodobnie w wypadku tej osoby jest to po prostu brak kompatybilności Wiedźmina drugiego, który jest grą sprzed... Ile już tam będzie? 2011, sprzed 12 lat. Z Windowsem 10, który... To jest trochę dziwne, myślałem, że akurat na Windowsie 10 będzie to działało całkiem nieźle i... Ale to może chodzi o cokolwiek innego, sterownik graficzny na przykład, bo ta osoba ma kartę z serii 30, tak? W sensie... Nvidia'owską z serii 30, co prawda laptopową, ale jednak. Dążę jednak do tego, moi drodzy, że... Gry po prostu czasami działają w różny sposób na różnych etapach, tak? Może za 5 lat ten asyn będzie totalnie grywalny i po prostu będzie wrzucony na każdym kroku, a może będzie tak, że będzie działał właśnie lepiej innymi konfiguracjami PC-tów. Jak ja na przykład miałem z Cyberpunkiem, ja w Cyberpunku nie natrafiłem na tyle bugów, na ile natrafiła masa innych osób i że mój gameplay, o tyle o ile oczywiście był nieco zbugowany, to mam wrażenie, że nie było to bardzo złe. Ja to podkreślałem w wielu miejscach, że tak naprawdę albo to ja, albo to po prostu te kompilacje, które ludzie wrzucili, albo po prostu, nie wiem, może wersje czy konfiguracje ich PC-ów, które to sprawiały, co też nie tłumaczy Cyberpunk absolutnie, czy może, nie wiem, po prostu sam fakt tego, jak ludzie się nakręcili, że szukali tych bugów na siłę wręcz, sprawił, że doszło do takiego nakręcania się, że o, Cyberpunk jest tak okropnie zbugowany i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ja nie miałem praktycznie żadnych problemów z tą grą. Takich ogromnych, w sensie, okej, okay, tak jak mówię, były bugi, szczególnie jeden był, który trafił się dosyć notorycznie, mianowicie idziecie sobie po schodach, a to nagle umieracie. I on w końcu został spatchowany, ale pamiętajmy o tym, że ja grałem praktycznie na premierę, od tamtego czasu bardzo, bardzo dużo zostało poprawione i z tego co wiem, jest teraz Cyberpunk jest w stanie naprawdę niezłym jako technicznie, jako gra, gorzej z obietnicami, które nie zostały spełnione, gorzej z generalnie, no, gameplayem, który nie każdemu się pewnie podoba. Zaraz będę tutaj próbował wejść, bo widziałem chyba gdzieś tutaj z tej strony wejście. Dobrze się rozejrzałem. Bardziej z tamtej. Czekajcie, moi drodzy, bo ja teraz złapałem derpa. Wejście było tam, okej. Okay. Czyli dobrze, że byłem pierwotnie. Nie wiem, po prostu czasami ilość bugów może, czy ilość tego, jak nam wyrzuca grę, może być zależna od tego po prostu, na jakiej konfiguracji gramy, po ilu latach od premiery gramy i tak dalej, i tak dalej. I niekoniecznie... Wiecie, jak dobrze pamiętam, to chyba musiałem tutaj to podpalić, prawda? Jest, żeby ta trucizna zniknęła, dobra. Okej, akurat się sam podpaliłem finalnie. Brawo ja. Ale cóż, najważniejsze, że jesteśmy już w środku. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy za rzecz. To jest kolejna z tych figurek dziwnych. Artefakt Unila. Ardgal, syn Conala Magnila. Kremfine, ewentualnie nie mam pojęcia, jak to czy dokładnie. Zmarł w roku 480 broniąc swego honoru. Okej, okay, super, to tyle. Cała zagadka została rozwiązana, czekajcie, muszę. O, niedobrze. Nie mam teraz jak stąd wyjść, co nie? A moi drodzy, jeszcze mamy inną opcję. Taką. Easy now. Something is not right. No nie wiem czemu tego nie zrobiłem, tylko zmarnowałem wszystkie strzały. No nic, trochę już za późno na to, żeby o tym myśleć. Natomiast teraz zobaczmy też na mapę, gdzie my jesteśmy w tym momencie. Jest Donegal. Czy my chcemy dzisiaj robić najazd? Możemy w sumie, już zrobiliśmy dwa najazdy, zróbmy trzeci. Czemu by nie, będziemy mieli dzień najazdów, chociaż te dwa najazdy były takie strasznie biedne najazdy. Strasznie niepotrzebne. Wracając do tego, co mówiłem jeszcze. A, może wrócę na chwilkę do króla Flana i... Flana chyba dobrze mówię, w końcu Flan, nie Flynn. Tego, co powiedział podczas rozmowy z Eivorem i Barifem. Mianowicie, jak Eivor powiedział, że w najgorszym wypadku starczy czas, ale król też miał trochę racji, ponieważ on ma armię, którą musi wyżywić. To też są koszta, tak? Więc czas też... Pytanie, ile tego czasu zostanie nam dane? Ile będziemy mogli sobie tak po prostu
chodzić i próbować przekonywać ludzi. Ale nadal nie zmienia to faktu, że zgadzam się z Parifem i faktem, że lepiej zacząć od głowa, aniżeli od topora. Tutaj w ogóle mamy, nie wiem, czy to jest część klasztoru, czy tam po prostu jest jakby ta wioska podzielona na dwie. Chyba to jest na dwie podzielone, tam widzicie, jest jeszcze na wzgórzu mała wioska. Tam miało mi po prostu to, co zostało w ten sposób, a nie inne podzielone. Też czuję, że to są chyba bandyci? To są chyba bandyci, więc ciekawe, że mamy najazd na dokładnie bandycki obóz. Jeśli się oczywiście nie mylę po tych dniach. Zobaczmy, czy będę mógł rozpocząć najazd. Mogę. Najgorsze jest, że oni teraz będą wiedzieli, gdzie jestem prawdopodobnie. Tak jest, tak też się dzieje. Mogę zrzucić tego gościa z wieży najpierw, zanim mnie zauważył, przynajmniej miałbym więcej guzu, chociaż oczywiście oni wszyscy teraz są zaalarmowani, więc na to już dla mnie teraz większego znaczenia prawdopodobnie. W kontekście... w kontekście mojego bezpieczeństwa i robienia tego na cicho. Jeszcze jeden. Niepotrzebnie zużyta w sumie energia, w sensie adrenalina, no ale cóż, to późno na to. Zobaczmy, czy ktoś do mnie teraz przyjdzie. O! Can't do this alone. Dobry, panie Goliacie. Pan Goliat akurat wielokrotnie nie zaskoczył. Niech na mnie właśnie wszedł. I do mnie przyszedł. Widziałem go wcześniej w swojej okolicy, no ale cóż, tak jak mówiłem, oni już znają naszą lokację po tym, jak zadmieliśmy wróg? Tak się odmienia słowo dąć? Zadmieliśmy wróg? Już tak i tak wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy magicznie, więc ma to większe znaczenie. Dlatego mówię, nie. Pomimo, że mnie pierwotnie zdziwiło, tak nie powinno mnie chyba aż tak dziwić, jednak to, że on nas znalazł w ten, a nie inny sposób. Znaleźliśmy, tam jeszcze jest dom, który jest zamknięty, może będziemy do niego wejść. To momencik. To w ogóle jest to warte. Świeczki. Tam jest... A, okej, jest to warte świeczki, mówię, że tutaj jest skrzynia w środku. Pytanie, jak zrobić. Tutaj raczej nie widzę za bardzo okna, niczego, co mogłoby nam pomóc w tym. Jedyne, co jest... Właśnie... Zawsze budówka, ale nie, niczego nie możemy chyba znaleźć. I tak, to... zobaczcie, ilu wojów tam na dole już na nas czeka, nie? Teraz pewnie nas w końcu zrzucą. Zrzucą nas z tego dachu. Zobaczcie, sami praktycznie procarze. Biorą strzelanie do kaczek. No i w tej grze. Kaczki w tym wypadku mamy akurat na myśli. Ułatwieni. Czasem nadal ogarnąć ten dom. Ja osobiście nie widzę tej opcji na to, żeby... A, czekajcie, widzę. Ja już widzę ją. Tę opcję, której szukałem. Mianowicie opcję wejścia. Tutaj właśnie. Środka. Zaraz sobie otwierajmy wszystkie inne. Jeszcze tutaj była jedna. Chcę powiedzieć, że wszystkie inne drzwi, inne wejścia, tutaj nam siedziały. To jest nasza sojuszniczka. I zajmiemy się rzeczywiście tym najazdem w końcu, jak należy. Widzę, że masa naszych bojów, masa naszych kingów. Próbuję cucenia. Więc im je zapewnijmy. Czasem też przy okazji próbuję zająć się rabowaniem. No ale co w sumie było naszym pierwotnym zamiarem. To myślę, że my tutaj weszliśmy i ktoś już był od razu w środku i to jeszcze była nasza sojuszniczka. Co ona tu robiła, jak ona tu weszła, nikt nie wie. Zasobów tutaj będzie od
Po prostu bardzo dużo. To okazji sobie wypełnimy też stopień sporo ten pasek bogactw, ponieważ jakby na to nie spojrzeć, to właśnie ten najazd nam tutaj da ze 4, jak nie 5, jak nie więcej jeszcze zasobów. I oto. A okej, czyli zasoby były tylko 3, ale jeszcze mieliśmy oprócz tego 2 dodatkowe bogactwa innego rodzaju. Tutaj mamy jedno, które jest skarbem i drugie, które było Okej. Zwykłym bogactwem, zwykłymi szczałkami Wolframu. Trochę mi to dziwo, zastanawiam się, gdzie niby to jest bogactwo, skoro ja już tę skrzynię przejrzałem. Też się dowiedzieliśmy. W okazji możemy iść w stronę tej misji. I w okazji zwiedzić zwiedzić część krainy, podzbierać te artefakty po drodze. Powiem szczerze, że troszeczkę irytujące jest wymuszenie tych gołębników, w sensie ja nie przepadałem za nimi, jak mówiłem chyba w poprzednich asesynach. Były te misje dosyć monotonne, nie pamiętam, żebyśmy tam dostawali zbyt wiele rzeczy. W sensie, nie przepadałem, bo było mi to po prostu obojętne, ale no nie robiłem tego, tak? Ja to uważałem za trochę poziom tych irytujących i nudnawych akcji pobocznych w Watch Dogsach pierwszych. I potem w Watch Dogsach trzecich również. Powiem wam szczerze, że smutna prawda jest taka, że jedynka i dwójka Watch Dogsów miały fajny klimat. Każda z tych gier miała swój. Zobaczcie, że tak troszeczkę, ale troszeczkę odbiłem z tematu, ale akurat gry Ubisoft, tak? Wydawane przynajmniej przez Ubisoft. Też zrobimy. Jedynka i dwójka miały swój klimat. Wiem, że są ludzie, którzy kochają jedynkę, są ludzie, którzy nie lubią jedynki, są ludzie, którzy lubią dwójkę, jest więcej osób też, które nie lubi dwójki. Zrozumiałe, jest to w porządku. Każdy ma tam swoje preferencje. Ja trochę nie rozumiem zawsze. Zawsze jest troszeczkę złym sformułowaniem. Nie zawsze rozumiem... Palić? No. Nie zawsze rozumiem ludzi, hejtujących wręcz dwójkę, ale finalnie dochodzę do wniosku, że to jest bardzo często kwestia naszych preferencji jako gracze. Faktu, że ja mam inną preferencję względem tych osób, które właśnie i nie lubią. Jedynka miała znacznie poważniejszy i cięższy klimat, dwójka natomiast miała ten klimat bardziej luźny, ale bardziej mi pasował do tematyki, zdaniem. Miały też bardzo fajne, charakterystyczne postaci, które były głupie czasami, takie głupie, głupkowate, ale bardzo mi to wszystko jakoś pasowało. Mam, że nie wiem do końca, jak tam wejść. Nie, muszę przyznać, że troszeczkę jestem w kropce, bo... Okej. O, teraz wszedłem. Lol. Wcześniej jak próbowałem, to nie mogłem. Mi to zdziwiło trochę. Dobra, mamy mapę skarbów, zebraliśmy pewnie jeszcze opal. Bierzmy, co innego się jeszcze tutaj da po drodze i padamy stąd. Oczywiście klasycznie musimy sobie odblokować wszystkie drzwi, żeby to nie było akcji jak poprzednio u druidów. A w ogóle to jeszcze... Myślę, że pewnie dało się to zrobić jeszcze inaczej, prawda? Tutaj było coś w ścianie, że można było zniszczyć. A, okej, czyli to... Można było się tam dosyć najwyraźniej na dwa sposoby, jak widać i... Zepsułem, no się rozglądałem jak... Znowu ślepy jestem, jeśli chodzi o te ścianki właśnie z tych drobnych gałązek zrobione. Nie mogę ich za każdym razem zobaczyć ostatnio. W sensie wiem, że w przeszłości na pewno mi szło to lepiej. Na pewno skorzystałem z tego, ale zawsze o tym zapominam teraz. Choć nie mogę tego też zauważyć, jeśli już nawet pamiętam. Ten leży. To będzie najazd, no mam nadzieję, że nie. Mamy tutaj... Lewską prośbę, przy której nie mamy się nie dać wykryć. Oczyścić przy okazji obóz. Walnąc potężnie, nie zauważył mnie na szczęście, ale... będzie w tę stronę pewnie biegł. Bo niczego tutaj nie widzę.
Ta cisza. Mam jeszcze tutaj dwie osoby do wyjścia. Czy nawet. Chodziła. Goliat nie zauważył, a nie wykrył. Szczęśliwy akurat z mojej perspektywy. Dobra. To wszystko, to co przynajmniej Eivor mówi, mam nadzieję, że tak też będzie. Nie chcę potem, żeby okazało się, że niepotrzebnie po prostu tak wszystko na cicho robiłem, żeby potem się jak głupi dać złapać. Ale oprócz tego jeszcze mamy tutaj parę rzeczy z tego co widziałem, chyba jakieś skarby. Ja się pomyliłem? Nie no, okej, są skarby, ewidentnie to wszystko co inne co było tutaj. No bo to były skarby, które miał przy sobie czy Goliat, czy inni z dobra, to gdzie dalej w takim razie? Ku przygodzie, ku wyspie moi drodzy tym razem, o proszę. Jakąś artefakt na wyspie. Ciekawe, czy to będzie znowu ten artefakt Tamnila? Czy może innego tym razem? It is done. O, proszę bardzo, jakie piękne porozbijane raki. Powiem szczerze, że chciałbym w tej grze zobaczyć akurat wybrzeża Szkocji. Bardzo tak jak mówię, lubię tamte klify. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne miejsce, tak? I bardzo poszarpane, ale bardzo mi się mimo wszystko podobają te wręcz całe polany, niekiedy bagniste, pokryte mchem. Owszem, są niebezpieczne, jasne. Okej, okay, już wiem, co to będzie kolejne przeklęte miejsce. Co mi pasuje do tego, bo w końcu jest tyle tych rozbitych statków, tak? Czemu są rozbite, bo jest to jakieś przeklęte miejsce, które zasnuwa umysły, czy sprawia, że widzimy taką mgłę przed oczami. Pasuje to, okej. Okay. Nie powiem, że nie. Natomiast, wracając. Powiedz na samą górę. Bardzo mi się po prostu podobają wybrzeża Szkocji i... I żałuję, że akurat w tej grze nie możemy ich doświadczyć. Generalnie, w sensie nawet ja jako osoba chciałbym kiedyś tam po prostu się wybrać. Nie wiem, czy nawet Szkocja nie będzie moim docelowym jakby miejscem zamieszkania. Po latach, jeśli dojdzie do tego, że będę miał możliwość właśnie wyprowadzki. Na chwilę obecną czuję się dobrze w miejscu, w którym jestem, w którym mieszkam. Ale wiecie, z perspektywy po prostu gościowej. Nie ogarniam. Zobaczcie, trochę nie widzę, co tam się dzieje. Widzę, że są... Aha, okej. Okay. To wygląda, jakbym chciał... z jakiegoś bardzo konkretnego miejsca to strzelić. Nie możemy to zrobić. Wybaczcie, jest mega ciemno i ja osobiście, nawet ja bardzo... Mam duży problem z tym, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Będę musiał jeszcze przejść na prawo. Miał iść na tę. Przejść na tę platformę, czy cokolwiek to jest. Ta łódź, która tutaj jest taka rozbita. Ona tak wysoko. Jest zniszczone. Ech, to było. Ciężkie do zobaczenia, muszę przyznać. Wiedziałem, że bardzo ciężkie do zobaczenia. Strasznie ciemno się czasami robi i to jest jeden z tych mniej przyjemnych momentów, gdzie idziecie sobie i macie takie, jest za ciemno po prostu w tej grze. I ja wiem, że mógłbym sobie rozjaśnić grę albo monitor, ale dobrze wiecie, że tego nie zrobię. W sumie wiecie co, nigdy nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz, która jest dosyć ważna wydaje mi się. Mianowicie nigdy nie zwróciłem uwagi na to, czy zmiana mojej jasności monitora będzie wpływała na zmianę obrazu, który wy zobaczycie. Oczywiście mojego głównego monitora, czy wpłynie na zmianę jasności obrazu u was. Ponieważ jak ktoś mi streamował i zmieniał sobie jasność obrazu software'owo na laptopie, właśnie ta osoba, która gra w Wiedźmina drugiego, to ja widziałem tę zmianę obrazu. Pytanie, czy to, co zrobiłbym teraz na moim monitorze, będzie również odbierane jako zmiana software'owa, czy jako zmiana hardware'owa. Wydaje mi się, że powinna być zmiana hardware'owa, dlatego że to, co, czym kontrolujemy, jak macie przyciski, czy to z tyłu, czy pod monitorem, to są przyciski, które dotykają, które są
związane bezpośrednio z kontrolerem monitora. Czy kontrolerem panelu. Czy macie panel LED-owy, czy macie OLED-owy, czy macie jeszcze LCD, czy macie nawet kineskop, tak? Takie osoby są... Byłoby to bardzo dziwne, w sensie bardzo dziwnie by mi się oglądało. Niemniej... bez względu na to, macie jakiś tam kontroler. W wypadku kineskopów to był kontroler, który też pozwalał na pozycjonowanie jak się nazywało, działa elektronowego. To miało jeszcze jakąś jeszcze inną nazwę. Dział elektronowe, to ja mam na myśli. To w ogóle śmiesznie brzmi, że miałem działo w monitorze. Coś. Ja muszę przyznać, że w ogóle nie miałem, jeśli mowa o moich, wiem, że teraz przejdziemy do takich typowych lipkich opowieści, ale ja nigdy, jako gracz, jako osoba, nigdy nie posiadałem monitora kineskopowego. Miałem telewizory kineskopowe, inne osoby, które znałem, miały monitory kineskopowe. Ja miałem od zawsze przez... I ba, jeszcze do tej pory chyba mój brat korzysta z mojego starego monitora. To jest monitor, który będzie miał już teraz 14 lat. To jest monitor... monitor z panelem LCD. Czyli z ciechu krystalicznym. I szczerze... Powiem wam, że... Mam wrażenie, że bardzo dużo... Dzisiaj jakby dla osób, które w ogóle rozważają na przykład teraz kupno monitora, nie? Osobiście uważam, że nadal do większości gier, jeśli nie gracie w jakieś tytuły ultra esportowe, nie potrzebujecie... Okej, to jest w ogóle cała dywagacja na ten temat, ale jeśli nie gracie w jakieś ultra, hiper, tytuły esportowe, gdzie potrzebujecie mieć po prostu niesamowite odświeżanie, idźcie w monitory, które mają 60 Hz i najpierw jeszcze kupcie używane, bo naprawdę można masę pieniędzy na tym zaoszczędzić. Ile się można na tym zaoszczędzić, to te monitory są naprawdę znośne jakości, używane niekiedy można zdobyć za naprawdę grosze, w mojej opinii. Ja na pewno ich nowych odpowiedników. Ja osobiście mam ten monitor, który mam jako główny, to jest monitor 4K, który kupiłem wieki temu i on był najtańszym dziadostwem, które było na rynku. Tylko po to, żeby móc nagrywać w 4K. Ktoś potem mi podrzucił, że ej, w sumie to mogłeś to zrobić trochę inaczej i nie musiałeś wydawać tych pieniędzy, ale ja miałem takie... w sumie już kupiłem trochę za późno na to. I w sumie fajnie mieć monitor 4K i szczerząc, ja osobiście nadal widzę różnicę pomiędzy tym, co miałem, a co mam. To dalej. No i przez długi czas moim drugim zapasowym, tym monitorem, na którym mam teraz na przykład podgląd waszego tego filmu i ewentualnie waszego czatu, jeśli się już gdzieś tam zdarzy kiedyś stream. To jest monitor, który kupiłem relatywnie niedawno, ponieważ chyba bodajże w tamtym roku, na pewno w tamtym roku, gdzieś chyba w połowie tamtego roku. Jest to monitor 144 Hz, 2K, tak? Czy korzystam ze 144 Hz? Absolutnie nie. Szczerze, ten drugi monitor głównie służy mi do, uwaga, oglądania YouTube'a. I ja mam wrażenie, że większość osób, włącznie w tym momencie ze mną, zupełnie potrzebuje monitorów, które ma. Zupełnie potrzebuje monitorów z tak wysokim odświeżaniem. A i tak je posiada, czy i tak je kupuje. Ba, ostatnio osoba u mnie w pracy chciała kupić monitor. I ja miałem takie, nie monitor, a telewizor. Telewizor 4K ze 144 Hz. I miałem takie, ale po co? Przecież to jest tak ogromnie drogie. Po co ci? A ta osoba mówi, że będzie grała na konsoli. I miałem takie, chwila, masz zamiar grać na konsoli, tak? I nie dość, że ta osoba gra na konsoli, też chce grać na PS5. I ja rozumiem, że niektóre gry może i są dostępne na PS5 i da się w nie grać powyżej 60 Hz, ale szczerze... Większość gier nawet nie pogracie... Większość gier nie pogracie w 60 Hz. Dwa, ta osoba nie ma komputera, który by odpalił większość gier w 144 Hz. W 144 FPS-ach, przepraszam. Mówię 144 Hz ze 144 FPS-y, przez to mam na myśli. I okej, ktoś mi powie, lipki input lag, output lag, szczerze, to jest tak niewielka różnica. To jest absurdalnie niewielka. Tak długo jak nie gracie profesjonalnie, nie ma to żadnego znaczenia, moim zdaniem. A jeśli was komputer nie wyciąga tych 144 klatek w tytułach sportowych, a mówimy tutaj o LoLu, mówimy tutaj o CS-ie, czy o jakiej... Nie wiem, co jeszcze z takich... No Valorant może być troszkę cięższy, nie wiem, nie grałem od wieków. Ale naprawdę, jeśli wasz komputer nie wyciąga takich latek,
ten input lag wam wiele nie zrobi. Zainwestujcie lepiej w komputer, ponieważ taki telewizor, czy monitor nawet, kosztuje znacznie więcej niż ulepszenie swojej grafiki. Do takiej, która by pozwoliła wam na granie w komfortowej ilości FPS-ów. Szczególnie, że w CS-a gra się i tak na niskich, dlatego że kąty i kąty widzenia i tak dalej i ucinanie, chociaż no nie wiem jak to będzie po prowadzeniu Source'a dwójki, ale kąty widzenia i tak dalej, to wszystko jest lepsze na niskich ustawieniach. LOL i tak dalej, nie mam pojęcia, tam nie znam się na tym wystarczająco, ale mam takie po co po prostu. I to co powiedziałem, i tak kupię sobie ten 144-hercowy telewizor 4K i mam takie okej. Po co? Już nie mówiąc o tym, że okej, może PS5 wyciągnęła w wielu, wielu innych grach powyżej 60 FPS-ów, natomiast powyżej 60 FPS-ów, ale nie w 4K. Ale nie w 4K po prostu. Kolejny z problemów to to, że jeśli ktoś chce uargumentować to input lagiem, ja to argumentuję tym, że PS5 ma bezprzewodowy kontroler. I on działa bezprzewodowo praktycznie chyba w 100%. Nie jestem pewien, czy można go bezpośrednio podpiąć przez po prostu przewód po załadowaniu, ponieważ wiem, że można go ładować, owszem, ale wszystko pokroju update'ów software'u, czy właśnie grania na nim, z tego co wydaje mi się, odbywa się bezprzewodowo. Więc jeśli input lag jest takim problemem na konsoli, to jest troszkę śmieszne dla mnie, patrząc na to, że ktoś już gra przez tak naprawdę problem Bluetooth. Powiem, że to będzie połączenie przez Bluetooth między kontrolerem a PS5. A nawet jeśli nie, to nie ma znaczenia, jakby fakt pozostaje jeden, to jest granie bezprzewodowe, które już ma w sobie, samo w sobie starczającego input laga, żeby totalnie skreślić argumentację tego typu. Ja też nadal myślę nad tym, żeby zainwestować troszkę lepszy monitor 4K, ale szczerze na chwilę obecną mam takie, to jest za dużo pieniędzy, szkoda mi po prostu kasy na to. Mój aktualny sprawdza się ok. Mam poza tym w tym momencie VR, na którym dosyć dużo gram i o tyle o ile nie gram na nim w gry e-sportowe i tak dalej, w sensie profesjonalnie, czy nie gram w nim jakoś bardzo dużo w gry, to ja naprawdę nie mam powodu, żeby iść w cokolwiek lepszego względem mojego aktualnego monitora, w sensie tego głównego. Co jest zabawne, bo tak jak mówię, rozświeżanie mam lepsze i generalnie paletę barw mam lepszą na tym gorszym monitorze, technicznie rzecz biorąc, w sensie o niższej rozdzielczości. I po prostu finalnie wszystko rozbija się o pieniądze, tak? Finalnie i tak gram w 90% w 60 klatkach. Gry, w które gram, albo są stare i nie potrzebują po prostu takiego klatkażu, albo jeśli mam coś bardziej wymagającego, to i tak gram sobie na moim VR-ze, który ma odświeżanie rzędu 72 Hz. To nie jest idealne, ale jest dla mnie wystarczające i bawię się wystarczająco dobrze. I mówię, moim zdaniem wiele osób ma overspec po prostu w wypadku komputerów, w sensie ma przesadnie dobre komponenty względem tego, czego potrzebuje. Na przykład monitor jest jednym z tych przykładów. Drugim przykładem jest moim zdaniem procesor, który ludzie zbyt często moim zdaniem wymieniają, który naprawdę przeżyje wam znacznie, znacznie dłużej. Ja mówiłem już o tym wielokrotnie. Ja w tym momencie mam z Ryzen 5 bodajże, albo 7. 5800X, chyba tak. Załóżmy, że to jest piątka. Wydaje mi się, że to jest piątka. 5800X. Musiałbym sprawdzić. Macie to na moim Steamie, jeśli byście bardzo byli zainteresowani na moim profilu Steam. Tam mam wylistowaną całą listę mojego sprzętu, podzespołów. I osobiście to jest. Muszę przyznać, że to jest procesor, który mnie w ogóle nie zawodzi. I do tej pory trzymam go i jest świetny. I jak będę go wymieniał, to będę wymieniał prawdopodobnie również i płytę główną, i RAM, i tak dalej, więc to będzie większy wydatek. Ale ten procesor, z perspektywy produkcyjnej, on ma już chyba 8 czy 9 lat. Na pewno ma powyżej 5 w tym momencie, ponieważ kupiłem go po przeprowadzce. Jakiś czas po przeprowadzce. A to on będzie miał więcej niż... on będzie miał więcej niż 5 lat. W takim razie, pewno, więc zakładam, że 7-8 lat produkcyjnie będzie miał. To jest nadal, w ogóle wiem, że zachwycacie się pewnie tutaj lewidującym Eivorem. On nadal po prostu miażdży absolutnie wszystko. Nie upgrade'owałem go od tak dawna. Można. Jedynym, co upgrade'uję relatywnie często, to grafika. Proszę bardzo, się z nami zespi przy okazji, przyjaciele. Uważnie sporządzona notatka. Akt własności Zert jest w rękach bandytów, którzy grasują na wybrzeżu opodal Cypla Malin, ogłacając wraki niczym żarłoczne mewy. I to jest pewnie informacja, która nam pozwoli na otwarcie nowej misji. Coś jeszcze tutaj będzie do tego. Niespecjalnie, widzę, że dosyć dużo przeciwników jeszcze tam jest. Jakiś taki
wartownie chciałem powiedzieć. Na jakichś takich właśnie wieżach strażniczych. Pan kusznik. Trafiłem go, nie trafiłem go. Ale niech sobie tutaj zjedzie, będzie mi łatwiej go zestrzelić przynajmniej. Zamiast się tutaj do nas przekraść, tak jest, dzień dobry. Dobra, on jest załatwiony, moi drodzy, a ja strasznie się rozgadałem, widzę, że mamy 40 minut odcinka. I prawdopodobnie wynika to z mojej gadaniny. 50%. Tak więc, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, obstańcie patronami na Patronite, gdyż każdy złotówka się do rozwoju kanału. A my zobaczymy się w następnym odcinku. Jeszcze pewnie tutaj powybijam, bo dobijam po prostu tych przeciwników. Ale nie spodziewałem się już niczego więcej tutaj znaleźć. Tak więc w następnym odcinku zobaczymy się i pójdziemy na dalsze zwiedzanie tak naprawdę. Ulgran? Ulgran dobrze nazywam to miejsce? Ulster, przepraszam, nie Ulgran. Mi ten Ulgran po prostu. W głowie zaczął siedzieć. Dobra, moi drodzy, niemniej, widzimy się w następnym odcinku już jutro. Do zobaczenia, do następnego i na razie.